W dzisiejszym odcinku z serii Najgłupsze wypowiedzi publicystów przedstawiam 5 wypowiedzi pani Elizy Michalik, dziennikarki obecnie pracującej w Superstacji. Linki do cytatów znajdują się w opisie pod nagraniem. Niejaki pan Krzysztof Stnowski, prawicowy dziennikarz. Przyznam, że w tym newsie pierwszy raz zobaczyłam to nazwisko, więc zapewne nie jest to jakieś wybitnie elokwentne pióro. Ale on nie może tego przeżyć, słuchaj. On nie może tego przeżyć. On mówi, nie mogę już czytać tego nowoczesnego bełkotu, jaka to super z nich para z tego nowego prezydenta Francji i o jego starszej o 24 lata żony. Że tacy hop do przodu, że tacy luzacy, że generalnie piękna to miłość. Stnowski autorytarnie stwierdza tak. Jeśli nastoletni uczeń podrywa nauczycielkę, to jest z nim coś nie tak. Koniec, kropka. Jeśli nauczycielka podrywa nastolatka, to jest z nią coś nie tak. Koniec, kropka. Po pierwsze, pani Eliza przekręciła nazwisko tego niby prawicowego dziennikarza. Nie Stnowski, tylko Stanowski. Po drugie, pani Eliza w dalszej wypowiedzi zmanipulowała tekst pana Stanowskiego, który w oryginale był o wiele bardziej szczegółowy i sensowny. Link do pełnego tekstu umieszczam w opisie pod nagraniem. Z cyklu Nie znam się, ale się wypowiem. Chciałam też powiedzieć, że te plakaty, te straszne jakieś krwawe dzieciątka są po prostu nieprawdziwe, bo nie zabija się dziecka w aborcji, które jest rozwinięte, ma rączki, nóżki, to jest po prostu wymysł. To zależy od tygodnia, w którym to zrobisz. No, no to jest... Nie wiem. Nie, czytałam tutaj... kiedyś artykuł o tym, że to jest po prostu wymysł, że to tak nie wygląda i że to są jakieś krwawe wizje, jak teksańska masakra piłą mechaniczną. Wiesz co, ale widzisz, ale jednak... Twórców tego. To... Nie jestem lekarzem, więc się nie wypowiem jakby to dokładnie. Ta narracja... Pani Eliza Michalik o ustawie w sprawie całkowitego zakazu aborcji. Wyobraźcie sobie dyskusję na temat obywatelskiego projektu ustawy o przymusowej kastracji księży, albo na temat ustawowego zakazu operowania raka prostaty z trzema tylko wyjątkami: groźba śmierci mężczyzny, amputacji penisa i całkowitej impotencji, w których i tak lekarz, powołując się na klauzulę sumienia, mógłby odmówić mężczyźnie leczenia, o znieczuleniu nie wspominając. Pani Eliza mówi tutaj o kastracji księży. Co to w ogóle ma do rzeczy? Rozumiem kastrację pedofili, a jak dobrze wiemy, nie każdy ksiądz to pedofil. Jeśli chodzi o raka prostaty, to jest to choroba i nie od nas zależy, czy na nią zachorujemy, czy nie. Co innego ciąża, na to jednak mamy pewien wpływ. Dudo Morawiecki Macierewiczu, to jest wielkie zwycięstwo Kamila Stocha, a nie Polski i Polaków. Ten chłopak ciężko wypracował swój osobisty sukces. Polska i Polacy nie mają tu nic do rzeczy. Oczywiście Polski Związek Narciarski, który dostaje dotacje z naszych podatków i chociażby polscy kibice nie mają tutaj nic do rzeczy. Pani Eliza Michalik o sytuacji przed Sejmem po uchwaleniu przez rząd w sali kolumnowej ustawy budżetowej na 2017 rok. Niesamowicie to wygląda, bo wygląda to jak stan wojenny w Warszawie. Nie wiem, czy państwo z tych obrazków telewizyjnych sobie zdają sprawę, ale po ulicach chodzi żandarmeria wojskowa. Są nieprawdopodobne ilości policji, zwłaszcza w okolicach Sejmu. Nieprawdopodobne. Ja spodziewałam się pod kancelarium Sejmu jakichś funkcjonariuszy. Słyszałam, że jest ustawiony mur zasieki, w które zresztą ludzie wkładają goździki i róże, jak w stanie wojennym, ale to jest szaleństwo. To jest ze 100 na oko minimum nysek policji tylko w jednym miejscu. Jest mnóstwo funkcjonariuszy, no i wojsko. Mimo wszystko, żandarmeria wojskowa. Pani Eliza chyba zapomniała, jak rzeczywiście wyglądał stan wojenny w Warszawie i wojska na ulicach. I to wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowałem. Jeśli macie pomysł, kto mógłby się znaleźć w następnym odcinku z serii Najgłupsze wypowiedzi publicystów i znacie jakieś głupie wypowiedzi tego publicysty, to swoje propozycje możecie mi zostawić w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.